W każdym razie, na pewno masz ten, na pewno masz stary... E... No, no, no. Mm, kurwa, na dysku. E... Dobra, no to zaraz, o, zaraz to opuszczę. Nie nie? Gra. W każdym razie, Zebo wypowiedział się o walce Alberto i Dubiela, że jest to jedna z najmniej ciekawych walk freakfightowych, a zgaduje, że najdroższych. Może Molik po prostu chce zobaczyć, jak Dubiel dostaje w piernicz. Ale mi się wydaje, osobiście, że jednak Marcin... Wygra. I też jestem tego zdania. Oglądałem, ale co prawda oglądałem e, Sparring mm -hmm. Błońskiego z Alberto gdzieś mi się przewinął, mm -hmm. na szorcach jakiś. Mm -hmm. I. E, no Alberto faktycznie ma kurwa mega długi zasięg mm -hmm. w chuj, ale e, uważam, że największe zaskoczenie będzie to, że Marcin go znaje. Okej, okay, czyli jednak. Uważa, ja jestem za Marcinem. Wiesz, tak jakby widziałem te, widziałem walce w no Sparingu no. te atrybuty Alberto, które, które za nim stoją e, ale. Czy tylko czy wzrost będzie aż tak miał duże znaczenie na przykład w parterze. Nie mam pojęcia. Też ciekawe, jak ta walka będzie wyglądać. Nie mam pojęcia, Nie ma czy to. Racji, to... Czy partem, czy co? Nie, to będzie to będzie. to Tam na 100% będzie. Parterek. Kto się ja to wie. Bo o... czekajcie.